była dla nas jedna z najgorszych nocy podczas tego wyjazdu. Nie no, w sumie najgorsza noc. Gdzie się ktoś lał po pyskach, ktoś nam przyszedł, pukał do samochodu. Jak to mówią, jak nie urok, to sraczka. Jesteś... No, jesteśmy w drodze powrotnej do domu w Turcji. Jakieś 35 km od Belgradu. No i dzisiaj po zatankowaniu samochodu w drodze na autostradzie jakoś dziwnie szybko mi wskazówka spadała od paliwa. Chociaż całe spalanie pokazywało normalnie, ale wskazówka nadmiar szybko. Mieliśmy zaplanowany postój w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tym mieście. Ale po dojechaniu pół godziny temu zobaczyłem pod samochodem, że no jest niemała plama. Po sprawdzeniu silnika okazuje się, że plama jest od oleju, który gdzieś wylatuje, od ropy. No więc przyjechaliśmy, jadąc tutaj jakieś pół godziny wcześniej, zatrzymaliśmy się dokładnie w tym miejscu. I podszedł do mnie pan w dresie i powiedział: o, super Polaki, to bracia i w ogóle, i jesteśmy super hiper. Powiedział, że o, tutaj do góry ma pokoje, hotel dla gości VIP, więc zaprasza jak coś. No ja powiedziałem, że dziękuję, mam karawan, jedziemy dalej. Ale okazało się, że w tym budynku mieści się nightclub i pan chyba był właścicielem tego. Pan zaczął dzwonić po jakiś majstrach, a jest 22. I powiedział, że on tam kogoś załatwi, zapytał drugiego mechanika. Jeden podszedł do mnie, powiedział, że Ania ma wsiadać do samochodu, a ja mam wsiadać do taksówki i jechać z nim. Więc właśnie pan w tej chwili odjeżdża tą taksówką. Natomiast ja wsiadłem do tej taksówki, oni dają klucze, mówię: zamknij się w tym samochodzie i siedź. Dogadaliśmy się, że rano on, tu mechanik, przyjedzie w to miejsce, gdzie ja tu stoję, około w pół do dziesiątej, i zobaczy, co jest zgrane, i będziemy działać. Tyle na teraz, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, dość dziwnie wygląda, ludzie się na mnie patrzą, że się nagrywam. To była dla nas jedna z najgorszych nocy podczas tego wyjazdu. Nie no, w sumie najgorsza noc. Miejsce, w którym musimy stać. Musieliśmy się zatrzymać przy głównej ulicy. Hałas całą noc, to jest ulica wyjazdowa z miasta. Ruch jakby. Do tego właśnie przechodzę koło knajpy, w której się odbywały jakieś wczorajsze zamieszki młodzieży. Ot, właśnie tu. I za chwilę się ktoś lał po pyskach. Ktoś nam przyszedł, pukał do samochodu i uciekał, jakieś dzieciaki. Ciężko. Czekamy na majstra. Ten ma przyjechać po pół do dziesiątej. Miejmy nadzieję, że problem będzie w miarę lekki. Pojedziemy dzisiaj w kierunku domu dalej, no bo jest sobota, a jak dzisiaj tego nie zrobi, więc jutro na pewno nie zrobi, więc kolejne dwa dni w trąbę. Zobaczymy. Właśnie jedziemy za panem mechanikiem do jego warsztatu. Jak się okazuje, Ania musiała wyjść, bo przejazd jest bardzo niebezpieczny. Pan powiedział, że ktoś musi obserwować, bo on tylko musi nasłuchiwać, jak tu jeździ do domu, kiedy jedzie pociąg. Jak mogę? Pociąg jeździ tutaj bardzo szybko i oni nie mają żadnych oznaczeń, w związku z czym trzeba szybko przejechać, bo właśnie przejechaliśmy, Ania idzie z psem, przeszła. I się udało. Masakra. No i jesteśmy u pana mechanika. Chodź. Dobry den. Dobry dan. Tatuś. No i tam pan już wcześniej zobaczył, że jest jedna rurka, która lata luzem. To moje podejrzenia. I tam kapie. No i wyjeżdżamy. Pan nam pomógł na szczęście, mimo że w soboty ma nieczynne, normalnie nie pracuje. To przyjął nas wężyk
chyba wężyk od pompy. Już był trochę zużyty w jednym miejscu, więc część tego wężyka odciął, skrócił go. Tam, gdzie leciało paliwo. No i powiedział, że powinniśmy tak dojechać do Polski, mam nadzieję. 2 godziny to zajęło w sumie koszt około 120 zł, no ale to żaden koszt porównany z problemem, który mieliśmy. No więc, by to już był koniec z tego typu przygód, bo już mi się nie chce.